Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań i zapraszam Państwa na kolejny temat w naszym programie. Czy firmy z Wielkopolski będą brały udział w odbudowie Ukrainy? Teraz właśnie zapraszamy na relację z konferencji o współpracy polskiego i ukraińskiego biznesu przy odbudowie Ukrainy. Naszym gościem jest wiceprezydent Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, mecenas Tomasz Filipowski. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. To było forum, taka konferencja, której zadaniem było z jednej strony omówienie perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej na Ukrainie, jej wpływu w ogóle na gospodarkę światową. Z drugiej mowa była o potrzebach, oczekiwaniach strony ukraińskiej, no i też możliwościach uczestnictwa w odbudowie tego kraju przez biznes tutaj z Polski, w tym być może z Wielkopolski. No i chciałem zapytać, jak to jest? Jakie są wnioski? Czy rysują się jakieś w ogóle perspektywy w tym zakresie? Na pewno tak. Nie tylko dla przedsiębiorstw ogólnie mówiąc z Polski, ale na pewno też dla przedsiębiorców wielkopolskich. Mhm. Ukraińcy w tej chwili oczywiście są w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o odbudowę kraju, o to, co się w ogóle dzieje. No, trudno mówić często o odbudowie w sytuacji, kiedy jeszcze prowadzi się działania wojenne. To prawda, ale być może należy te prace już rozpoczynać, ale prawda, żeby tak, być gotowym wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Zgadzam się, jak najbardziej, i oni też to dostrzegają. Jest bardzo duża wola i chęć tego, żeby Polska i polskie firmy uczestniczyły w tej odbudowie. Mamy bardzo dobre relacje z Ukraińcami, mamy bardzo dobre relacje gospodarcze w tej chwili już z przedstawicielami biznesu ukraińskiego. Na tej konferencji silnie reprezentowany był zarówno biznes, jak i rząd Ukrainy, jak i przedstawiciele parlamentu Ukrainy, którzy przedstawiali wizję no daleko idących zmian, które również mają doprowadzić do tego, żeby firmy z zagranicy, z Polski również i z Wielkopolski jak najbardziej także, mogły odbudowywać ten kraj. W tej chwili te potrzeby już się rysują, one są znaczne. Różne dziedziny, oczywiście różne branże będą na pewno i zainteresowane, ale też będzie też potrzeba ich zaangażowania na Ukrainie. I no, temu też właśnie służyła ta konferencja. Czyli rozumiem, że no, ten poziom konferencji był na wysokim szczeblu po prostu zbudowany, tak? Można powiedzieć, że nawet na bardzo wysokim szczeblu. Z udziałem też chyba premiera, tak? Tak, był premier polskiego rządu, byli przedstawiciele rządu, władz i Ukrainy. Część łączyła się oczywiście zdalnie z uwagi na aktualną sytuację. Byli też przedstawiciele związków przedsiębiorców różnego rodzaju ukraińskich, no i przedstawiciele poszczególnych firm, ale też i banków, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego. No ktoś będzie musiał też te działania sfinansować. I koordynować jednocześnie, prawda? Ale czy Ukraińcy już dzisiaj wskazywali, jakie dziedziny gospodarki, nie wiem, wymiany handlowej i tak dalej, współpracy po prostu będą na pierwszy ogień potrzebne, tak? I w jaki sposób są otwarci na tę współpracę? Jak pan to ocenia, panie mecenasie? Konferencja miała tytuł na temat odbudowy Ukrainy, czyli trzeba ją odbudować. Czyli w pierwszej kolejności musimy odbudować to, co zostało zniszczone. Czyli bardziej kwestia infrastruktury, tak? Istnieje duża potrzeba odbudowania infrastruktury. Bez tej infrastruktury które nie można iść dalej. No musimy odbudować drogi, musimy odbudować mosty, linie kolejowe, lotniska. Tutaj w tym względzie na pewno w pierwszym rzucie będzie bardzo duże pole do popisu i tutaj też firmy budowlane były zainteresowane tego rodzaju tematyką z uwagi właśnie na to, że no ta inwestycja, czy inwestowanie na Ukrainie, no na pewno oczywiście mówimy o biznesie, więc to jest jasne, że ten biznes też jest zainteresowany w tym, żeby tam zaistnieć, ale dlatego, że ta budowlanka szeroko pojęta na pewno będzie w pierwszej kolejności zainteresowana tym, żeby tam na tamtym rynku działać. No też trzeba odbudować mieszkania, domy. To też jest tutaj duża potrzeba. Oczywiście wschodnia Ukraina została o wiele bardziej, nadal jest zniszczona. Została zniszczona o wiele bardziej, natomiast również i na zachodzie są tego typu potrzeby. Dlatego ta infrastruktura to jest pierwsza jakby i zasadnicza kwestia. I Ukraińcy o tym mówili wprost, tak? Że to będą te pierwsze dokładnie tak. kwestie, które będzie dokładnie trzeba rozwiązać. Tak, no bo bez tego jakby no, transport, nie? Bo to wszystko, co się wiąże też z transportem, no nie można. Transport jest taką siecią, która zasila gospodarkę. Bez tego nie można prowadzić żadnych innych działań. Więc tutaj przejścia graniczne, które też trzeba będzie rozbudować, zbudować od nowa, poszerzyć, powiększyć. Tutaj dużą bolączką było to i tu też wielu przedsiębiorców, którzy w tej chwili nawet na Ukrainie działają i pracują i dostarczają tam różnego rodzaju towary, właśnie utyskują, że tak powiem, tak. Na tą wąską sieć, na to wąskie gardło, jakim są nasze przejścia graniczne, ale tu i po stronie rządu ukraińskiego, i po stronie rządu polskiego, i władz również lokalnych,
lokalnych z tamtego regionu jest no taka duża wola, presja, chęć i determinacja do tego, żeby te przejścia graniczne zwiększać, powiększać ich ilość. Przepustowość też i przepustowość przede wszystkim. No tak, bo na tym od tego pewnie trzeba będzie zacząć, jeśli to już nie powinno działać albo za chwilę. Pan mecenas reprezentuje przedsiębiorców, można powiedzieć biznes pracodawców z Wielkopolski. Właśnie jest pan wiceprezydentem tego Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan i w tej roli pan brał udział również w tej konferencji, więc chciałem zapytać, czy mamy w naszym regionie firmy, które będą zainteresowane tą współpracą tam i odbudową Ukrainy, no bo jednak nie jesteśmy tym regionem najbliższym granicy ukraińskiej. Zgadza się. Ja uważam, że mamy firmy, które mogłyby w tym procesie uczestniczyć. Mamy bardzo dobre firmy budowlane, które budują. Tutaj myślę, że Wielkopolska może nie jest jakimś liderem tego typu rynku, natomiast na pewno wiele poznańskich czy w ogóle wielkopolskich firm budowlanych ma szansę zaistnieć na tamtym rynku. Nie mówię tu oczywiście o jakichś wielkich, dużych korporacjach, ale nawet o takich mniejszych przedsiębiorstwach. Na pewno też firmy dostarczające różnego rodzaju sprzęt, czy nawet świadczące różnego rodzaju usługi logistyczne, projektowe na przykład. To też był taki nacisk na to, że jeżeli nie możemy w tej chwili wejść do Ukrainy, jeśli nie możemy w tej chwili już pomóc, no bo istnieje jednak obawa, tam są działania wojenne, polski biznes się boi tego. No tak. Ale możemy rozpocząć pewne inne działania, takie, które nie wymagają inwestycji. Możemy pomóc w projektowaniu, w planowaniu pewnego rodzaju działań. Proces budowlany to nie tylko wybudowanie, to wszystko, co z tym się wiąże. To jest etap końcowy, można powiedzieć. Oczywiście, więc tutaj pewne działania można podejmować. Ukraińcy wskazują na bardzo dobre zaplecze, jeśli chodzi o ludzi. Ukraińcy bardzo chcieliby odbudowywać Ukrainę z Polską. To bardzo mocno brzmiało podczas tej konferencji i dlatego uważam, że poznańskie, wielkopolskie firmy jak najbardziej mają szansę, żeby na rynek ukraiński wejść. Oczywiście na początek, tak jak mówiliśmy, infrastruktura, ale później też przecież trzeba będzie ten rynek tak naprawdę obsłużyć. To jest olbrzymi rynek, tam jest wiele milionów ludzi, tam jest olbrzymi potencjał gospodarczy. Tak naprawdę takim drugim również jakby hasłem czy motywem tej konferencji było to, żebyśmy zbudowali na przyszłość takie relacje z Ukrainą, abyśmy razem wspólnie z Ukrainą może w przyszłej Unii Europejskiej, gdy już Ukraina stanie się członkiem Unii, tworzyli naprawdę taką mocną siłę, ja nie mówię nawet polityczną, ale też ekonomiczną i gospodarczą, przeciwwagę dla Zachodu, ale też i dla Wschodu. Rosja wyszła z Ukrainy. Proszę pamiętać, tam jest duży rynek, który też trzeba zagospodarować. Myślę, że poznańskie, wielkopolskie firmy będą miały tam naprawdę duże pole do popisu. Wspomniał pan mecenas o tym, że miejsce powinno znaleźć się, będzie prawdopodobnie także dla tych mniejszych firm, czy budowlanych, czy tego typu. Tylko jak, czy o tym była też mowa, jak chcecie państwo umożliwić im kontakt, tak, nawiązanie tych relacji? No być może właśnie takie organizacje, które pan reprezentuje, są takim dobrym miejscem, prawda, do wypromowania tych firm i zauważenia i że w ogóle zaproponowania, prawda, na takich konferencjach i tego typu spotkaniach. Jak najbardziej. Tego typu organizacje, jak właśnie Wielkopolski Związek Pracodawców, jak inne organizacje pracodawców, one już w tej chwili podejmują działania, zakładają biura w Ukrainie. W Kijowie w tej chwili powstało biuro Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Polskich. Była mowa również o tym, o wsparciu takim strukturalnym, żeby również organizacje polskie rządowe i pozarządowe mogły na terenie Ukrainy zakładać biura wsparcia różnego rodzaju, biura pomocy prawnej, biura pokazujące czy ułatwiające, pokazujące jak tą działalność na terenie Ukrainy można w sposób jasny i przejrzysty prowadzić. Oczywiście system ukraiński wymaga wielu zmian. To jest system prawny, który będzie dostosowywany do przepisów unijnych. Tutaj też z kolei przedstawiciele władz ukraińskich bardzo mocno podkreślali, że ta akcesja, która ma się dokonać, to, że oni w tej chwili są już na etapie rozmów i chcą do Unii Europejskiej wstąpić, są kandydatem do tego przystąpienia, to im daje bardzo dużo taką siłę napędową. To zaraz do tego wątku wrócę, ale jeszcze ta kwestia tych małych firm. Co by pan im doradzał, właścicielom, szefom, którzy byliby zainteresowani udziałem w tym procesie? Ja oczywiście zachęcam do tego, żeby uczestniczyć w tego typu organizacjach. No my mamy większą na pewno siłę przebicia niż poszczególne pojedyncze firmy. My jako organizacja pracodawców
reprezentująca ich na zewnątrz, działamy w ten sposób, że nawiązujemy właśnie kontakty z podobnymi organizacjami i na terenie Polski, i na terenie, i poza jakby jej granicami. Czyli jest możliwość powiązania po prostu tych firm, mówiąc w największym skrócie, tak? Tego typu konferencja, jak ta, która się odbyła, ona była właśnie organizowana przez organizację pracodawców. Większą oczywiście niż ta, którą ja reprezentuję. Natomiast była to organizacja pracodawców, która do tej konferencji doprowadziła. Rozumiem. A ta kwestia, o której pan mówił, czyli te przepisy, czy one nie będą barykadą, taką przeszkodą, którą trzeba będzie jakoś pokonać, zanim Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej, czy one nie będą blokowały tej współpracy? Na pewno będą stanowiły pewnego rodzaju problem. Wyzwanie. Będziemy to obserwować oczywiście. To też było przedmiotem rozmów. Dostosowanie ustawodawstwa ukraińskiego do ustawodawstwa europejskiego, bo taka gdzieś generalnie tutaj jest tendencja i to wyzwanie właśnie na tym polega. Ta przyszła akcesja pozwala też Ukraińcom, i to też po raz kolejny podkreślam, wybrzmiało bardzo mocno, że oni nie tylko chcą odbudować, oni chcą odbudować lepiej, tak? Czyli odbudować swój, przebudować w zasadzie swój kraj również, usunąć pewnego rodzaju zaszłości. Nie ma co ukrywać, dużym problemem na terenie Ukrainy jest korupcja. Są rozwiązania prawne, które funkcjonują na przykład w Polsce. Polska też miała te same problemy. To prawda. I też tego typu rozwiązania oni chcą adaptować właśnie u siebie. Jakie nastroje są wśród ludzi, którzy tę gospodarkę tam tworzą? Powiedzmy, no tworzą jak tworzą. No, teraz to jest kraj w stanie wojny, nie zapominajmy, ale jednak no, są ludźmi biznesu, tak? Wiedzą, jak to się robi. Co oni mówili tak w takich, nawet może tych kuluarowych rozmowach, czego od nas trochę oczekiwali, na co liczą. No i też pytanie jeszcze, które mi się nasuwa, to czy za chwilę, jeśli wojna się zakończy, to czy nie ustawi się kolejka tych krajów, które chciałyby brać udział w odbudowie Ukrainy i jakie miejsce zajmie Polska w tej kolejce? To tak, zgadza się. Pierwsza kwestia, ja widzę duży entuzjazm po stronie biznesu ukraińskiego w tym, żebyśmy my jako Polska oczywiście w tym uczestniczyli. Oni też po pierwszym takim okresie konieczności relokacji biznesów z wschodu na zachód Ukrainy i po takim pierwszym okresie stagnacji sami to podkreślali i mówili, w tej chwili są w takiej fazie już powolnego wzrostu. Oczywiście PKB strasznie upadło i strasznie jakby dużo stracili. I tak jak mówiłem, infrastruktura wymaga odbudowy, ale już w tej chwili tu przedstawiciele biznesu wskazywali, że coraz więcej firm w Ukrainie powstaje. Tutaj oczywiście można przejść do drugiego pana pytania, tak. Czy będzie tam miejsce dla Polski, jakie to miejsce będzie. My już w tej chwili musimy sobie zdać sprawę z tego, że do tego tortu będzie wielu chętnych i dlatego ta aktywność i polskich władz, i polskich przedsiębiorców jest ważna. My mamy tam, i to już teraz. Już teraz. Mhm. Mamy tam dobrą pozycję i będziemy ją mieli dobrą pozycję. Relacje w biznesie buduje się też poprzez partnerstwo i wzajemne zaufanie. To zaufanie i ten kapitał jest, zaufania jest bardzo duży. I buduje go się między innymi dzięki takim konferencjom, jak rozumiem. Oczywiście, te spotkania kuluarowe są bardzo ważne i to jest ważne, żebyśmy tego nie zmarnowali. Bardzo panu dziękuję za przybycie do studia i za tę rozmowę. Wiceprezydent Wielkopolski Związku Pracodawców Lewiatan, mecenas Tomasz Filipowski był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.